Kto by z nas nie chciał mieć szybkiego metabolizmu? To pozwala nie tylko nam jeść dużo i nie tyć, ale też pozwala chudnąć na większej kaloryce. Co to znaczy? To oznacza, że możecie jeść więcej niż dotychczas i dalej chudnąć. Macie pewnie takich znajomych, którzy jedzą co chcą i nie tyją, a są szczupli i generalnie mają szczupłą sylwetkę. Mówimy o tych osobach, że mają szybki metabolizm. A w rzeczywistości czym jest ten szybki metabolizm? Potocznie mówimy o metabolizmie, że to jest suma wszystkich wydatkowanych kalorii w ciągu dnia. To jest tak zwana całkowita przemiana materii. Całkowitą przemianę materii, czy też potocznie zwany metabolizm, można przyspieszyć. A co to konkretnie znaczy przyspieszyć? To znaczy, że możemy wydatkować więcej kalorii. I o to tutaj wszystkim chodzi. Niestety od razu wam muszę powiedzieć, że nie ma żadnej tabletki, która spowoduje, że przyspieszymy metabolizm i że będziemy mogli leżeć na łóżku, weźmiemy tabletkę i schudniemy. No niestety, tak to nie działa. Gdyby taka tabletka istniała, to by nie było problemu otyłości, nadwagi, który niestety jest w dzisiejszych czasach plagą. A w jaki sposób możemy przyspieszyć metabolizm? Po pierwsze, zwiększ podaż białka w swojej diecie. Jak pokazują badania, czym większa podaż białka, tym większy efekt termiczny pożywienia. Efekt termiczny pożywienia jest jedną ze składowych całkowitej przemiany materii. A więc zwiększając podaż białka, zwiększamy nasz wydatek energetyczny. Ale nie chodzi mi o to, żebyście dodawali teraz duże ilości białka do waszej obecnej diety. Chodzi o to, żeby takie makroskładniki jak węglowodany i tłuszcze zmienić na białko. A więc przykładowo, zmniejszamy podaż tłuszczów o 10 gramów, jest to około 90 kalorii i zwiększamy podaż białka o 22 gramy. I pomimo, że obie diety mają tą samą kaloryczność, to osoby na diecie z większą podażą białka będą wydatkować więcej energii. I również to potwierdzają badania naukowe. Także jeżeli chcesz przyspieszyć swój metabolizm, pierwsze co należy zrobić, to zwiększyć podaż białka. Drugą rzeczą, jaką możesz zrobić, to zbudować większą masę mięśniową. W takim wielkim skrócie, czym więcej mamy masy mięśniowej, tym szybszy mamy metabolizm. Mięśnie są takim organem, które wydatkują bardzo dużo energii. A więc jeżeli zwiększymy naszą masę mięśniową, to będziemy spalać więcej kalorii. Nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz szli po sterydy i ładowali w siebie jak najwięcej towaru i szli na siłownię, żeby zbudować jak najwięcej masy mięśniowej. Bo to nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że jeżeli jesteś osobą szczupłą i nie masz zbyt dużo masy mięśniowej, a jesz powiedzmy 1500 kalorii i nie możesz dalej schudnąć, no to wtedy należy zwiększyć swoją masę mięśniową poprzez trening siłowy. Bo niestety na dłuższą metę diety niskokaloryczne mogą doprowadzić was do niedożywienia. I wtedy zmartwienie o sylwetkę pójdzie na gorszy plan, bo to może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dlatego warto zadbać o to, aby wydatkować więcej kalorii, aniżeli ciągle obniżać te kalorie z naszej diety. Kolejną rzeczą, jaką możesz zrobić, to pójść pomorsować. Ekspozycja na zimno, jak pokazują badania, zwiększa wydatek energetyczny, ale nie zrozumcie mnie źle, podczas samego morsowania zbyt dużo energii nie wydatkujecie. Chodzi tu bardziej o to, co się dzieje po morsowaniu oraz o to, co zachodzi w naszym organizmie, kiedy morsujemy regularnie. Ekspozycja na zimno promuje beżowienie tkanki tłuszczowej. Co to znaczy? Mamy dwa rodzaje tkanki tłuszczowej. Mamy białą oraz brązową. Biała głównie służy do magazynowania energii. Brązowa służy do tego, aby zachować termoizolację w naszym organizmie. Jest odpowiedzialna za marnowanie energii w celu wytworzenia ciepła. A więc chcemy mieć więcej tej brązowej tkanki tłuszczowej. I właśnie to zapewnia nam morsowanie. Zamienia białą tkankę tłuszczową w brązową. I ten proces nazywamy beżowieniem tkanki tłuszczowej. A jak będziemy mieli więcej brązowej tkanki tłuszczowej, to będziemy wydatkować więcej energii, przez co nasz metabolizm, w cudzysłowie, będzie szybszy. Kolejnymi rzeczami, które mogą przyspieszyć twój metabolizm, są cardio i interwały. Jak pokazują badania, czy to cardio, czy to intensywny trening, taki jak interwały, trening interwałowy, promuje ekspresję białka PGC1-alfa, który jest odpowiedzialny za biogenezę mitochondriów. A czym mamy więcej mitochondriów, tym więcej wydatkujemy energii. Dlatego też budowa mięśni promuje szybszy metabolizm poprzez właśnie biogenezę mitochondrialną. I ten sam mechanizm pojawia się u biegaczy. Także niezależnie od tego, czy robisz krótki, interwałowy trening,
czy też długi, powolny, czyli tak zwane popularne cardio, czyli jakiś rower, czy bieganie w parku i tak dalej, to również promuje szybszy metabolizm. Kolejna rzecz, która może Ci pomóc przyspieszyć metabolizm, jest spacer. Spacer, spacery, robienie kroków. Czym więcej robimy kroków, tym więcej wydatkujemy energii. Dlatego moim zdaniem warto jest to kontrolować. Od momentu, kiedy ja zacząłem kontrolować ilość wykonywanych kroków, zauważyłem, że do tej pory nie ruszałem się zbyt dużo. A najlepsze jest to, że myślałem, że bardzo dużo się ruszam. Bo tu trening, tu jakaś przebieżka, tu trening siłowy, tu jakiś spacer, ale gdy zacząłem codziennie mierzyć kroki, się okazywało, że nawet nie robiłem 10 tysięcy kroków. Odkąd zacząłem mierzyć ilość wykonywanych kroków, postanowiłem sobie za cel robić minimum 15 tysięcy kroków, a nawet 20 tysięcy kroków każdego dnia. Przez co automatycznie wydatkuję 400, czy 500, czy 600 kalorii więcej każdego dnia. A spacer może wykonywać praktycznie każdy. Dlatego ja wszystkim polecam spacery. Nawet nie musimy celowo wychodzić na spacer, bo możemy pójść do sklepu pieszo, zamiast pojechać samochodem. Możemy zacząć chodzić po schodach zamiast windą i tak dalej. Niby to jest niewiele, ale naprawdę to się dodaje. Zwłaszcza jak tego pilnujecie. Nie musicie mieć żadnego zegarka, który mierzy te kroki. Możecie ściągnąć aplikację na komórkę, która będzie Wam liczyła te kroki. Teraz komórki zabieramy praktycznie wszędzie ze sobą. Także z tym liczeniem kroków nie powinno być problemu. Przyspieszyć metabolizm możemy również za pomocą jedzenia. Możemy pić więcej kawy, więcej zielonej herbaty. Badania pokazują, że kofeina może troszeczkę przyspieszyć metabolizm, dlatego też są spalacze tłuszczu, które rzekomo mają spalać tłuszcz. Głównym ich składnikiem jest właśnie kofeina. I rzeczywiście, kofeina może troszeczkę podkręcić ten metabolizm, ale są to niewielkie liczby. Są to 3-5%. Czyli bardzo niewiele. To samo tyczy się też ostrych przypraw. Możecie sypać do waszego jedzenia, ale to aż tak bardzo nie przyspiesza tego metabolizmu, jak na przykład trening siłowy czy bieganie. Jeszcze jak jesteśmy przy jedzeniu, to zamiana tłuszczów, wszystkich tłuszczów z waszej diety na olej MCT również może podkręcić troszkę metabolizm. Olej MCD, czyli średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, średniołańcuchowe trójglicerydy, działają troszeczkę tak jak białko, czyli zwiększają efekt termiczny pożywienia, przez co możecie wydatkować troszeczkę więcej kalorii. Tylko uważajcie z olejem MCT, bo jak za dużo weźmiecie, to niestety skończy się to biegunką. I bardzo ważną rzeczą w kontekście przyspieszenia metabolizmu jest odpowiednia ilość snu i odpowiednia jakość snu. I tu nie chodzi o konkretnie o przyspieszenie metabolizmu, czy też jego spowolnienie, ale po pierwsze, gdy się wyśpimy, to mamy lepsze wybory, czy to żywieniowe, czy też dotyczące aktywności fizycznej, ale też spontanicznego ruszania się. Jak się wyśpimy, to będziemy więcej się ruszali, bo po prostu będziemy mieli więcej energii, będziemy jedli mniej kalorii, bo będziemy mieli lepsze wybory żywieniowe. To znaczy zamiast pizzy zrobimy sobie fit pizzę. To taki przykład, ale wiecie o co chodzi. A po trzecie, gdy jesteście niewyspani, to jest większe prawdopodobieństwo, że nie pójdziecie na trening, że nie pójdziecie biegać, że nie pójdziecie na spacer, bo wam po prostu nie będzie się chciało. I będziecie mieli dużo wymówek, że o Jezu, jestem zmęczony albo zmęczona, zrobię jutro ten trening, pójdę na spacer jutro, jutro też jest dzień. A jak nie dosypiacie kilka razy w tygodniu, to może się okazać, że praktycznie nie poszliście na żaden trening, na żaden spacer i przez co wasz metabolizm jest na niższym poziomie. Jeszcze jedna ciekawostka dotycząca snu. Osoby, które nie dosypiają, mają wyższy poziom kortyzolu, co powoduje, że zamiast tracić tkankę tłuszczową, tracą tkankę mięśniową i zamiast wzrostu tkanki mięśniowej, zauważają wzrost tkanki tłuszczowej. Przykładowo, jesteście na redukcji, odchudzacie się, tracicie 3 kg w miesiąc, ale jeżeli nie dosypiacie, to większość z tego, co utraciliście, to jest tkanka mięśniowa, a nie tkanka tłuszczowa, a zawartość tkanki tłuszczowej może Wam jeszcze się zwiększyć. I to jest potwierdzone badaniami naukowymi. Także myślę, że warto dbać o ten sen. Na temat tego, jak lepiej spać, zrobiłem film. Podeślę go w opisie filmu.